Cześć, witam serdecznie. Dzisiaj o glukozaminie. Czym jest glukozamina? Co mówią badania? Czy jest bezpieczna? Czy warto ją brać? Właśnie przeczytałem artykuł na internecie, który mówi tak. Regeneruje chrząstkę, zmniejsza sztywność, bóle stawu, wspomaga syntezę kolagenu, zapobiega odwapnieniu kości, wspomaga leczenie kontuzji stawów. No, Boże, jaka długa lista. I jeśli przeczytasz taki artykuł na internecie, a szczególnie jeśli tam jest reklama glukozaminy, to możesz się domyślić, że faktycznie jakiś cel tego artykułu jest i jest cel taki, żebyś to kupił. I teraz, czy warto to kupować? Czym jest glukozamina i czy warto to stosować? Dzisiaj się zajmiemy właśnie w tym tematem w naszym odcinku. Glukozamina to jest naturalna substancja występująca w organizmie z chondroityną. Wchodzi na przykład w skład kwasu hialuronowego, bardzo łatwo rozpuszczalna z żołądka, z jelita, przechodzić do krwiobiegu. No ale teraz, czy nam może pomóc? Dużo pytań mam od pacjentów właśnie z bólami kręgosłupa, z bólami stawu, przy zwyrodnieniach, czy warto to brać? I postaramy się to na to dzisiaj odpowiedzieć. Badania mówią jednoznacznie, ja to sformułuję w ten sposób: szału nie ma. Nie ma i nie będzie, bo badania mówią jednoznacznie, że nie ma jakiegoś takiego efektu, że zaczniesz brać glukozaminę i nagle po 2-3 latach ból przejdzie, odbuduje sząstkę stawową. Efekt zupełnie nie na tym polega. Badania z 2012 roku zrobili i stwierdzili, że po 1 roku nie ma żadnej odbudowy chrząstki stawowej w stawach. Po 3 latach widać jakiś efekt ochronny na chrząstce, także można myśleć, że może w długofalowej perspektywie ten efekt ochrony stawu przed dalszym uszkadzaniem przy zwyrodnieniach może być. Natomiast badania z 2016 roku, to było ciekawe, bo badania na ponad 100 osobach wykazały, że u tych osób nawet były większe dolegliwości, także te badania zatrzymano. Także widzicie, że nawet może w drugą stronę pójść. 18-20 rok też nie przyniosły żadnych te badania efektów, jakieś tam super, nie ma rekomendacji, żeby po prostu stosować glukozaminę aż tak w oparciu o te badania. Natomiast jak pacjenci mi się pytają, to czy warto brać, czy nie, czy warto rozważyć, to bym powiedział: warto rozważyć, bo jakieś działanie może być i jak weźmie się pod uwagę jakieś takie mocniejsze leki, niesteroidowe leki przeciwzapalne, czy przeciwbólowe, czy opioidy, no to no jest to naturalnie, glukozamina jest bardziej naturalną substancją mimo wszystko i gdzieś naturalnie występującą w organizmie, także nie trujemy się lekami i gdzieś to działanie u niektórych osób może być. Każdy też jest inny i na pewno wśród Was są osoby, które to stosowały, stosują, i u których może doszło do jakiejś poprawy. Jeśli tak, to napiszcie na dole, co o tym sądzicie, czy to pomaga, czy nie pomaga, czy stosowaliście, bo to warto wziąć pod uwagę i to się przyda innym też osobom tutaj w naszej grupie. Także rozważyłbym, ale rozważyłbym w oparciu o naszą konsultację z kimś doświadczonym bardziej, z kimś, kto się na tym zna. Szczególnie lekarz, który zna naszą historię i wie, na jakich lekach jesteśmy. Glukozamina jest bezpieczna, to można brać. Natomiast oczywiście każdy środek, który stosujemy, nawet naturalny będzie, czy odżywkę, będzie miał jakieś konsekwencje dla naszego zdrowia. I mówię tutaj o interakcjach z pożywieniem, o interakcjach z innymi lekami, które przyjmujemy, o interakcjach z odżywkami. Mówię tutaj o problemach z układem pokarmowym, o rozwolnieniach, bólami brzucha, tego typu rzeczami. Ale również najważniejszą rzeczą jest to, że przy braniu trzeba pod uwagę wziąć, czy jesteś uczulona na chitynę, z której się uzyskuje glukozaminę, a chitynę od skorupiaków się ściąga. Także musisz uważać na takie rzeczy i właśnie dlatego warto się konsultować z kimś, kto jest mądrzejszy. Także już kończąc, warto rozważyć stosowanie, szczególnie u osób właśnie ze zmianami w stawach, z bólem przy zwyrodnieniach, bóle kręgosłupa, tam u osób starszych, tam gdzie ta ochrona stawów jest dosyć istotna. To wszystko na dzisiaj. Subskrybujcie mój kanał, jeśli tego nie zrobiliście, a ja się widzę w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć. A ja wracam do kawy.